Witam serdecznie i zapraszam do zapoznania się z kolejnym moim filmem. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak sprawnie można przeprowadzić test chi kwadrat na dwa sposoby, a test chi kwadrat dokładnie dotyczący badania istotności korelacji między badanymi dwoma cechami. W takim teście na występowanie istotnej korelacji, czyli na sprawdzenie, na weryfikację założenia, że zachodzi korelacja istotna, musimy zacząć od wypisania hipotezy. Zarówno zerowej, która zakłada, że korelacje między tymi wskazanymi w zadaniu, ta korelacja nie zachodzi, czyli jakaś jest, ale ona jest statystycznie nieistotna, nietrwała i nie warto jej brać pod uwagę w dalszych jakichś etapach badawczych. I hipoteza alternatywna mówi o tym, że jednak istotna zachodzi korelacja między tymi cechami. Teraz jest element dość bardzo ważny, bym powiedziała. To, jakim sposobem my uzyskamy statystykę chi kwadrat, to już zależy od tego, jakie mamy dane. Jak się liczy statystykę chi kwadrat na podstawie tablicy takiej, powiedzmy, gdzie mamy ileś wierszy, ileś kolumn. Na pewno jest to na oddzielnym moim filmie. Ja Wam chciałam pokazać, jak sprawdzić, czy określona wartość statystyki chi kwadrat jest dla nas na tyle duża, żeby można było powiedzieć, że korelacja jednak jest istotna lub jednak niestety jest nieistotna. W każdym przypadku, jeżeli obliczona statystyka chi kwadrat, nawet wyrzucona przez dowolny program obliczeniowy typu na pewno statystyka, StatGraphs i tak dalej, te wszystkie programy obliczeniowe, one wyrzucają coś takiego jak DF, Degree of Freedom, czyli to są stopnie swobody, mówiąc je prościej. W każdym teście one mogą być liczone inaczej, ale są niezbędne do znalezienia wartości krytycznej w tablicach. I teraz jednym ze sposobów na podjęcie decyzji, która z hipotez u nas jest bardziej poprawną, jest wyznaczenie tak zwanej empirycznej wartości P. Jeżeli teraz chcemy ustalić, powiedzmy podjąć decyzję na podstawie wartości P, a poziomu i porównaniu tej wartości P do poziomu istotności alfa, na przykład najczęściej 5%, musimy mieć tą wartość. Ona jest jakby do wygenerowania przez nas w Excelu, ewentualnie w programach obliczeniowych jest ona już podana obok obliczonej statystyki chi kwadrat. Jeżeli ja teraz włączę sobie na szybko Excela i w dowolnym polu wpiszę, jeszcze raz tutaj zobaczymy sobie naszą statystykę, ona miała wartość 11,76 i 2 stopnie swobody. Jeżeli w dowolnym polu komórki wpiszę rozkład.chi i otworzymy. I teraz pytanie jest, od jakiej wartości? Wpiszemy sobie od tej wartości, która była, powiedzmy, wynikiem statystyki chi kwadrat i po średniku wpiszemy 2 stopnie swobody, które są niezbędne do znalezienia wartości, to co tutaj otrzymaliśmy, to jest ta nasza wartość P, która była niezbędna do obliczeń. Uzyskaną przez nas wartość empiryczną, nazywaną po prostu jako wartością P, my porównujemy do poziomu istotności alfa. W każdym teście, jaki byśmy nie wykonywali, ze statystyki, czy z ekonometrii, czy z każdego innego przedmiotu, gdzie zakładamy jakiś poziom błędu w badaniu, najczęściej zakładamy 5%. I tą wartość 5% porównujemy do wartości P, która jest podana w treści zadania. I gdy wartość P, nieważne w jakim teście, ale na pewno jest niższa od poziomu istotności alfa, to my możemy powiedzieć, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, oczywiście na rzecz hipotezy alternatywnej, przy tym zadanym poziomie istotności alfa.
Gdybyśmy przyjęli inny poziom istotności alfa, możliwe, że decyzja byłaby inna. Tylko że u nas wartość P jest całkiem niska, nawet nie ma 1%, czyli jakikolwiek tam poziom istotności byśmy nie przyjęli, czy 1, czy 5, a nawet 10%, to takich tutaj zmian w decyzji by nie było. Dobrze, to teraz było to pokazanie, jak na podstawie wartości P i porównania do wartości tego poziomu istotności alfa podejmujemy decyzję. Drugim alternatywnym i można powiedzieć może i trudniejszym, ale częściej wymaganym sposobem jest porównanie statystyki chi kwadrat do wartości znalezionej w tablicach. Żeby znaleźć wartość w tablicach, my musimy otworzyć odpowiednie tablice. W tym momencie będą to tablice po prostu chi kwadrat i znać dwa elementy. Jaki poziom istotności my wymagamy w zadaniu i ile stopni swobody ma nasza statystyka chi kwadrat. W naszym przypadku poziom istotności alfa to 5%, a stopnie swobody wynoszą odpowiednio 2. Przełączając się teraz do tablic statystycznych, ja szukam tutaj w kolumnie poziomu istotności alfa 5% i stopni swobody ja mam DF, degree of freedom 2. Czyli na przecięciu wiersza oznakowanego numerem 2 i kolumny oznakowanej jako 0,05 posiadam wartość krytyczną 5,991. Jedna uwaga, jeżeli wasz poziom istotności byłby inny niż tutaj podany, czyli na przykład 0,03, no to jak widać nie mamy dokładnie wartości dla 3%. Wtedy wybieramy zawsze dla poziomu, który jest bliżej, a bliżej 0,03 jest w tym momencie 0,02. Więc wracając do naszego zadania, przełączamy się i widzimy, że ta wartość, ona wynosiła ta chi kwadrat krytyczna, ona wynosiła 5,991 i teraz zwróćmy uwagę na coś takiego. U nas wyszło, że statystyka chi kwadrat to obliczenie na podstawie jakichś wyników empirycznych przekracza wartość krytyczną z tablic. I w tej sytuacji jest dokładnie ta sama decyzja, co w przypadku porównania wartości P do alfa. Tylko trzeba pamiętać, że jeżeli decyzję podejmuję na podstawie wartości P i poziomu alfa, to żeby odrzucić hipotezę zerową, wartość P musi być niska i nawet niższa od poziomu istotności alfa, którym sobie przyjęliśmy w zadaniu. A gdy my podejmujemy decyzję na podstawie statystyki chi kwadrat i wartości krytycznej, to żeby odrzucić hipotezę zerową, ten znak, relacja musi być odwrotna. To statystyka chi kwadrat musi być na tyle wysoka, żeby przekraczała tą wartość krytyczną wyznaczoną w tablicach. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania,
dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.